Zanim przejdziemy do odcinka, mam dla Was bardzo ważną wiadomość, dlatego prosimy o chwilę uwagi. A mianowicie, bierzemy udział w akcji charytatywnej organizowanej przez Bursztynową Przystań. Dokładnie, tam na licytację będą wygrane koszulki z klubów Ekstraklasy oraz reprezentacji Polski wraz z podpisami zawodników. A my? Tworzymy jedyną w swoim rodzaju koszulkę polskich youtuberów biorących czynny udział w świecie piłkarskim. My już koszulkę właśnie podpisaliśmy i zaraz ją wyślemy w świat. Także obserwujcie naszego Facebooka, żeby zobaczyć, do jakich youtuberów ona trafi. Tyle. Siema, witajcie w trzecim już odcinku rekonstrukcji goli. Takie jest, po dłuższej przerwie powracamy z kolejnymi akcjami. Na początku chcielibyśmy Wam podziękować za tak ogromną aktywność pod poprzednimi filmikami. Naprawdę rozwaliście system, jeżeli chodzi o łapki w górę, komentarze i wyświetlenia. Zanim przejdziemy do pierwszej bramki, szybko przełamy zasady gry. Jeżeli zgadniecie strzelca bramki po samej akcji, dostajecie 2 punkty. Jeżeli zgadniecie po cieszynce, czyli takiej lekkiej podpowiedzi, dostajecie 1 punkt. Nie zgadniecie w ogóle, to 0 punktów. Maksymalna liczba punktów do osiągnięcia to oczywiście 12. Po wszystkich bramkach pokażemy Wam odpowiedzi i już bez dłuższego przedłużenia zaczynamy z pierwszą bramką. Lecimy!
dajcie znać w komentarzach, jak wam poszło. Napiszcie, ile punktów zdobyliście i czy bramki były trudne, czy łatwe. Pamiętajcie również o zasubskrybowaniu naszego kanału tutaj na dole. Czerwony przycisk, subskrybujcie. Również pamiętajcie o zostawieniu lajka pod tym filmikiem. Ostatnie dwie nasze realizacje rekonstrukcji goli macie tu po prawej stronie, pierwsza, druga. Zapraszam was również do polajkowania naszego Facebooka. Będziecie mogli na bieżąco nas śledzić i również wiedzieć, kiedy najbliższe odcinki się zbliżają. Dzięki, do zobaczenia, cześć!